Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Bloxburg. Kontynuujemy naszą przygodę w zacnym tutaj naszym trybie na Robloxie. Generalnie zanim zaczniemy, to taka mała porcja informacji, mianowicie miałem nagrane na zapas dwa odcinki z Bloxburga, jednak z powodów technicznych, to znaczy konkretniej materiał tutaj mi się zepsuł, no nie pojawią się one. Więc tak na szybkości coś się wydarzyło przez ten odcinek, jak widzicie zmieniłem tutaj trochę moją stylówę. Jestem teraz taką, bym powiedział, swego rodzaju yandere. I dodatkowa sprawa, mianowicie tutaj, w tym miejscu oto pięknym, pojawił się obraz Janusza. Pracowaliśmy w Macu, ojku, co to jest? Tevor, wynocha, wynocha, goście. Pracowaliśmy na niego w Macu. Właśnie, żeby tutaj na niego zarobić i tutaj umieściliśmy go, więc tak w skrócie. Generalnie oczywiście zachęcam do stawienia łapencji oraz subika, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Tym bardziej, że ostatnio łapencji mało, więc będzie fajnie, jak tutaj zostawicie tą taktyczną łapkę. Generalnie ja bym może wyjątkowo higienę tutaj napełnił pod prysznicem, nie w tej naszej słynnej wannie, tylko właśnie pod prysznicem. Myślę, że tak będzie lepiej i troszeczkę oryginalni, że tak powiem. W ogóle widzę, że mam 23 FPS. Dlaczego mam 23 FPS w tej grze komputerowej? Halo. Coś się z Bloxburgiem złego stało? Nie wiem. Sorry, wybaczcie, jakbyście mieli jakieś ścinki wcześniej, ale tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Dobra. Weźmy sobie... Dobra, czy już tutaj mam ogarnięte... Tak, mam już ogarnięte tutaj wszystko, więc możemy wyjść. Dobra, wynocha. Nie! On zaraz tutaj wejdzie przez ten, przez okno. Dobra, teraz telewizji trochę poglądamy, bo czemu by nie? No coś się chyba z tym Bloxburgiem dzieje złego, że ja na nim nie miałem 30 FPS-ów. A teraz już jest chyba ok. No nic, nieważne, wracając, tutaj sobie poglądamy trochę telewizję. Właśnie, co my dzisiaj możemy porobić, tak sobie myślę. Ile mamy hajsu? 1900. Przydałoby się trochę zarobić, żeby nie zbankrutować. Zrobiliśmy sobie wielką, dużą chatę. Zaraz musimy ją, jakby nie było tutaj, opłacić jakoś. Tak więc ja sobie tutaj na szybkości przejdę do jakiejś roboty. Pójdźmy może wyjątkowo gdzieś, gdzie nie byłem dawno, czyli na przykład... nie mam pojęcia. Może o, Fisherman. Tutaj to na pewno nie byłem dawno. Jestem przekonany, że nie wiem, z kilka miesięcy na odcinku nie byliśmy tutaj. A może tą grafikę dam jednak trochę wyżej. Bieda, co nie? Na dwie gwiazdki. No dwie kratki tak właściwie, nie gwiazdki. Grafika. Trochę bieda, ale cóż, mówi się trudno. I żyje się dalej. Loading. Generalnie ten Bloxburg nigdy chyba nie będzie miał szybkiego wczytywania się. Dobra, mamy. Jejku, jak to jest ciemno w ogóle. Dobra. Rzucamy wędeczką. Proszę bardzo. I czekamy, aż coś będzie brało. Mamy rybkę, elegancko. W ogóle właśnie tutaj otworzy to okno, gdzie to jest. Okno tutaj naszych zarobków. Dalej, dalej. Proszę brać ryby. I bieda straszna. Benz. Tą drogą na Fishermanie mam chyba najniższy level. Poprawcie mi, jeśli się mylę. Sobie zobaczymy na szybkości. No, chyba nie zobaczę tutaj w ten sposób. Dalej, dalej. O. Benz, kolejna rybka. No za dużo to my na tym odcinku nie zarobimy. Tego jestem pewien, dosłownie. Dobra. Benz i kolejna ryba wyłowiona. Dawać jeszcze z jedną, góra dwie. Ej, nie biorą w ogóle. O, właśnie, w ogóle... Okej, dziś tutaj... O, tutaj. O nie, znalazł mnie. Najgorzej. Najgorzej. Jeszcze mi zasłania moją wędkę tutaj. To niezły Tevor 21. Dobra. I Benz, kolejna ryba złapana. Uciekamy przed nim. Uciekamy przed psychopatą. Tak nazwę ten odcinek. Uciekajmy tutaj za roga. Nie znajdzie mnie. Nigdy mnie nie znajdziesz. Czekajcie. Nie widział mnie chyba. To my z powrotem tutaj. O nie! Najgorzej! Dobra, zamówmy sobie może jakieś jedzenie. Zasłużyliśmy. Proszę bardzo. No okej. Okay. Może teraz tutaj trochę popracujemy, bo czemu by nie.
Ogólnie, jeżeli chodzi o roboty tutaj w budce z lodami, jest ona zdecydowanie prostsza niż było kiedyś. Kiedyś to było naprawdę mega ciężkie. To jest polewa, proszę bardzo. Wynocha, gościu. Co my tu mamy? Dobra. Benz. Ej, halo, nie ten, jeszcze raz. Od nowa. Tutaj truskawkowy. I posypkę poproszę. Bardzo tutaj. GIF. Dobra, nie pracuj tutaj. Zwalniam się, stąd idę. 47 dolarów. Tyle zarobiliśmy. Halo, nie chcę pracować nigdzie. O, chcę być bezrobotny. Dobra, wracamy do mojego domku. Nie do work, halo, do domku. Benz. Podjedziemy sobie do miasta na zakupy jakieś. Być może kupimy sobie coś w sklepie meblowym. Zobaczymy zresztą. Jeżeli nie, to myślę, że spoko opcją byłoby podjechać sobie po jakieś może, nie wiem, takie siłownie albo po jakieś jedzonko. Bo czemu by nie? Oczywiście wczytywanko, jak zwykle. Ile może się gra wczytywać? Nie wiem. Ci twórcy Bloxburga powinni coś zrobić z tym. I to tak zdecydowanie. Jaki domek kozacki. Zobaczcie, czy to jest któregoś z moich widzów? Nie, to jest Cupcake Girls 167. Ej, jaki kozacki, zobaczcie. Włamanie. A dobra, tutaj nie mogę się włamać. Nie może zostawić drzwi otwarte. Niestety nie. Zobaczcie, jaki kozacki domek. Mój przy nim to jest jak, nie wiem, jak jakiś domek leszcza dosłownie. I tutaj też jest zamknięte. Wspomniało mi się, jak włamałem się do domku T-Rexa przez okno. Kiedyś to było. Kiedyś to było, kurde. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie ciekawego. Hi. Dobra. Ile się mogę z wami witać? Tutaj ktoś zaparkował autem. No, aha, sprzątnąć ten syf. Czy ja wszystko pozamykałem? O nie, tutaj mam jakiegoś pieseła. Jakieś... Normalnie sami psychopaci mi tutaj dzisiaj atakują. Dobra, weźmy, wyłączmy prąd. Nie będą widzieli, czy jestem w środku, czy nie. Kurczę, problem jest tego typu, że ja chciałem wyjechać moim autem. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że mi się nikt nie włamie. Halo, garaż. Dobra. Zamknijmy nasz garażyk. Benz. I lecimy do miasta. Ej, ale kozacki jest ten domek, przyznajcie. Domek jest naprawdę kozacki. Tutaj nie wiem, co jest. Dobra, pojedźmy przez skróty. Jedziemy tutaj przez trawę dosłownie. O trawniku i elo. Jesteśmy na skróty w mieście. Dobra, generalnie zawsze mnie zastanawiało, co jest tutaj. Ale dobra, zaparkujmy jak porządny człowiek. Bardzo. Jest zaparkowane. Co my możemy tutaj kupić? Może najpierw na siłownię pójdziemy. O, myślę, że to jest spoko opcja. Jeżeli chodzi o ten Bloxburg City Hall, to powinni tutaj coś zrobić fajnego. Nie obraziłbym się. Dobra. Może weźmy sobie. O, punch, pants. Tutaj proszę bardzo, trening jest robiony. Athletic, właśnie. Nie wiem czemu, ale myślałem, że jest jeszcze boxing. Jeszcze, że osobny jest tutaj dział. Osobny skill. Ale się troszeczkę pomyliłem. Proszę bardzo, tutaj worek jest naparzany. Tą drogą fajnie byłoby dobić kiedyś Athletic na piąty level, ale to się tak wolno nabija, że na odcinku raczej nie ma szans, ewentualnie poza odcinkiem. Dobra, koniec tej siłowni. Znaczy siłowni tego nawalania worek. Teraz troszeczkę sobie pobiegajmy, proszę bardzo, na bieżni. To jest prawdziwy trening. A nie jakiś podrabiany. Dobra, ej, tutaj w sumie na tej bieżni dość szybko się ten level wbija. Ale nie tym razem. Nie dla psa. Dobra. Czy daleko jest ten meblowy, czy ja mogę się tutaj z buta przejść? Ej, nie widzę go, bo mi się tutaj wolno świat renderuje. Dobra, weźmy tutaj sobie jeszcze jedną kratkę ustawmy. Mam nadzieję, że mi komputer nie wybuchnie od tego Bloxburga. Tutaj nie ma. Ej, gdzie był ten meblowy? Tutaj, po drugiej stronie. Tutaj też jest parking, więc spoko.
Zobaczcie, będzie parkowanie tyłem, uważni bądźcie. Ej, halo, nie w tą stronę. Bardzo. Benz. Trafiłem? Powiedzmy. Dobra, nieważne. Trochę krzywo zaparkowane, ale kto by się tym przejmował? Ej, w tym sklepie meblowym nic się chyba nie zmienia. Ja miałem wrażenie kiedyś, że tutaj jest każdym razem inna oferta, ale to jest to samo praktycznie. Tutaj jest z kolei pusta półka. Co my tu mamy? Mamy jakieś roślinki, nie chcę. Półki na książki też nie chcę. Łóżka dodatkowego nie potrzebuję. Tutaj mamy jakieś krzesło, to wygląda właściwie jak takie krzesło, nie wiem, plażowe, nie wiem, czy można tak nazwać. To jest całkiem fajne, to miałem chyba w poprzednim domku. Co to jest? Są jakieś lampy. Lamp też nie potrzebuję. Tutaj nie ma nic, czego bym potrzebował tak właściwie. Halo, proszę pani, czemu pani tutaj ma taki syf w tym sklepie? Dobra, nieważne. Krzesło jest to fajne, ale po co mi jedno krzesło? To nie ma sensu. Dobra, nieważne. Jedziemy do domu. Tutaj nic ciekawego nie będzie, jestem niemalże tego pewien. Dobra, wsiadam do mojego autka i elo. Jadymy do domu. Czekajcie. Jakaś muzyka gra dziwna, fortepianowa. Jadymy do domku. Nie ma co. Teraz czy ja mój dom znajdę? O, to jest pytanie. Ja, no, myślę, że tak źle nie będzie. O nie, mamy nowe rachunki do zapłacenia, aż się boję zobaczyć, ile to będzie. Nie wiem, czy w tym momencie nie zbankrutujemy. Ja niedługo będę musiał ten mój dom sprzedać, mam takie wrażenie. Tutaj też jest całkiem fajny domek. Czyli to jest dom jakiś, widzę? Nie. Niestety nie. Dobra, szukamy mojego domku. Przecież one się tak wolno renderują, że ja nie wiem, czego nie ominąłem. Ulala, ten też domek fajny. Też nie widzę. To nieźle. Tutaj jest jakaś zasmrodziała typiara. Dobra, słuchajcie. Myślę, że tym akcentem sobie zakończymy ten odcineczek. Ja tutaj lecę szukać mojego domku. A widzimy się w kolejnym odcinku z Bloxburga, tak więc trzymajcie się. Cześć.